Dla mnie po prostu pierwsze w ogóle zostawienie Polski i wyjazd 20 lat temu z Polski to było takie okej. Okay. Co ja będę teraz robić? Nie wiem, co będę robić. I po prostu to była pusta kartka, którą po prostu życie zapisało. I powiem ci, że nigdy się nie spodziewałam, że otworzę Repsa, że będę współpracować, że będę no, dość znana na rynku polskim, że będę kształtować ten rynek polski troszeczkę. No i nie, to w ogóle nie mogę powiedzieć, że to miałam w planie i tak osiągnęłam. Absolutnie. To była biała kartka, która się sama zapisywała, a ja coraz więcej chciałam i coraz więcej dożyłam. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek naszej serii Szczerze o trenerze. Moim gościem dzisiaj jest w tych okolicznościach trochę przedziwnych, ale spotykamy się w takiej sytuacji, kiedy to Mahomet nie przychodzi do góry, tylko góra do Mahometa, bo zaraz się dowiecie, skąd Edyta do nas przyjechała. Przyjechała wprost z Wysp Kanaryjskich. Jesteśmy na targach, więc udało nam się spotkać tak naprawdę twarzą w twarz, a rzadko to się zdarza, bardzo często widujemy się po prostu na Zoomach, a powiem Wam, kim w ogóle jest Edyta. Edyta jest przede wszystkim, no jesteś trenerem, instruktorem, bo od tego, z tego co ja wiem, zaczynałaś, ale aktualnie jesteś prezesem, dyrektorem Reps Polska, czyli struktur akredytacji, którą oczywiście Akademia PTA ma w swoim portfolio, dlatego zaprosiliśmy Cię dzisiaj na rozmowę, żebyś nam trochę o sobie opowiedział, ok? Dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło. No i tak, moja kariera zaczęła się od bycia fitness instruktorem, a zaczęłam w 96, bardzo dawno. I było to tak, zaczynały w ogóle powstawać fitness kluby i ja stwierdziłam, że jako młoda osoba, dopiero zaczynająca w ogóle studia ekonomiczne, w ogóle niezwiązane z jakby z ruchem, stwierdziłam, że chciałabym chodzić do takiego klubu, ale niestety nie stać mnie na płacenie członkostwa. Bo powiedzmy, że kiedyś członkostwo nie było takie tanie po 50 zł, tylko dużo droższe. Prawda? Dużo droższe i płaciło się od każdej godziny zajęć, a nie taki karnet otwarty, open. No i stwierdziłam, że zostanę instruktorem, bo jak zostanę instruktorem, to będę przychodziła do pracy, robiła zajęcia i będę przychodziła do tego klubu. No i moim celem od razu było dostać się do najlepszego klubu w Szczecinie. No i zrobiłam właśnie kwalifikacje, jeszcze w ogóle przez nikogo nie rozpoznawane, bo jeszcze nie było żadnych standardów i zaczęłam pracować. Popracowałam 4 lata jako fitness instruktor, no i później już skończyłam ekonomię. No i zaproponowano mi menadżerstwo w tym klubie, więc zostałam menadżerem klubu i głównie opierało się to na zajęciach fitness. Jeszcze personal training nie istniał w Polsce. To był rok 2000 i nie było personalnych trenerów. I w 2003 stwierdziłam, że już osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć na rynku polskim. No i chcę teraz gdzieś wyjechać. I wyjechałam do Irlandii. No i tam nagle zderzenie, bo fitness był na bardzo niskim poziomie, natomiast tam były już treningi personalne. No i ktoś mówi, dobrze, przyjmiemy Cię do pracy, ale musisz być trenerem personalnym. A ja trener zajęć grupowych, a teraz trener personalny. Trzeba było jak najszybciej zrobić kurs, żeby po prostu mieć te uprawnienia trenera personalnego, więc zrobiłam je w Irlandii. No i popracowałam. Stwierdziłam, że to nie dla mnie. To znaczy pracowałam 3 lata, miałam dość dużo klientów, natomiast praca trenera jest dla mnie o wiele trudniejszą pracą niż trenera zajęć grupowych. Trener zajęć grupowych to jest showman, który wychodzi, robi swoje i tak dalej. Trener personalny musi ogromną wagę przywiązywać do tego, co klient oczekuje, jakie chce rezultaty osiągnąć, no i musimy pokierować go w tą drogę. Czasem moje ambicje były wyższe od tych ludzi, którzy do mnie przychodzili i jakoś to nie było tak. Więc stwierdziłam, że trzeba coś innego zrobić. Ty jesteś takim trochę szukaczem i gdzieś tam wyczerpujesz temat, przechodzisz do kolejnego, tak. Wyczerpujesz kolejny temat, do kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Okej, widzicie, to jakby jest droga, która jest nietuzinkowa, bo to jest troszkę coś innego niż do tej pory było w naszych wywiadach. Ale bardzo ciekawa, dlatego jestem jakby tutaj... Dalej fokusowany. Tak, na Ciebie i słucham, co tam się zadziało. No stwierdziłam tak, skoro w Irlandii jest tak niski poziom fitnessu, to otworzę placówkę szkoleniową, żeby ich podszkolić z fitnessu z tego, co kocham.
No i stwierdziłam, że świetnie, zawiązałam pierwszą grupę, która się zebrała, zaczęłam ich szkolić i nagle oni mówią, ale my też chcemy trening personalny. I ja mówię, no nie. To nie jest moja jakby działka, więc muszę poszukać dobrych szkoleniowców, którzy po prostu przy mnie, ja będę robić fitness, a oni będą robić szkolenia z treningu personalnego. No i tak zebrałam kadrę, a że najlepsza jednak była kadra polska, więc zaczynałam od kadry polskiej, która tak jak ja wyjechali po prostu do Irlandii. No i tam zebraliśmy taką szkołę pomiędzy ludźmi z Polski, z Estonii, ze Słowacji. Jednak ten rynek wschodni był naprawdę bardzo silny w technice ćwiczeń, w strukturach, w tym wszystkim. No i okazało się, że nagle te kursy, no dobra, robimy, mamy klientów, ale one są nierozpoznawalne. I wtedy poznałam reps irlandzki i mówię, to jest coś, do czego warto się zapisać. Więc moją placówkę akredytowałam w repsie irlandzkim. No i już byłam 7 lat na rynku w Irlandii, szkoliłam i mówię tak, a może by tak otworzyć reps Polska? Więc szkolenie, już miałam taką dobrą kadrę szkoleniową, że już jakby nie musiałam się zajmować tymi szkoleniami. No i zaczęłam wtedy budować na rynku polskim te standardy. Spotkałam się z osobami z Nowej Zelandii, z Australii, ze Stanów, gdzie ten reps już był na bardzo wysokim poziomie. No i stwierdziliśmy, że jeżeli oni mi pomogą stworzyć standardy, ukształtować, przekonać rynek, że takie coś warto wprowadzić na rynek polski, no to będziemy w domu i oni przyjmą reps Polska do swojej jakby parasoli. No i po 3 latach starań, wszystkiego, negocjacji, okazało się, że rynek polski potrzebuje właśnie takiego ustandaryzowania. No i działamy. A powiedz mi, trochę się cofnę do tych swoich czasów jeszcze instruktorskich, trenerskich, bo myślę, że to też parę osób może zainteresować po prostu po drugiej stronie ekranu. Czy ty, jak byłaś instruktorem czy trenerem, to miałeś jakąś specjalizację, która dla ciebie była taka kluczowa i była jakby twoją wizytówką, że jak ludzie do ciebie przychodzili, to wiedzieli, że ty jesteś, nie wiem, od fitnessu jakiegoś tam konkretnego, czy jakiegoś konkretnego działu. Czy w zasadzie ty interesowałaś się ogólnie aktywnością fizyczną i gdzieś tam nie wybierałaś sobie takich różnych specjalizacji? To znaczy tak, w fitnessie przeszłam chyba wszystkie poziomy, bo najpierw był ten standard, czyli fitness instruktor ze stepu, z kształtowania sylwetki i z aerobików, czyli tak zwane high-low wtedy znane. I później zaczęłam się kształcić w T-Rexie, zostałam master trenerem Rip 60, to był amerykański odpowiednik treningu T-Rex, jakby konkurencja trochę. Zostałam w ogóle master trenerem na całą Europę tego programu. Później w fitballu, w wszystkie po prostu, wszystkie zajęcia jakie możliwe, Les Millsa, wszystkie po prostu przeszłam. I w treningu personalnym był to ogólny najpierw kurs, a później stwierdziłam, że najbardziej się odnajduję w kształtowaniu sylwetki. I to był mój cel. Wtedy jeszcze nie patrzyło się na zdrowie jakby tak bardzo, tylko różnymi sposobami należało osiągnąć tą sylwetkę wymarzoną dla klienta. Więc zaczęłam się specjalizować w gubieniu kilogramów, tak powiedzmy do 30, gdzie mogłam to opanować, powyżej 30 byli już inni specjaliści, natomiast no taki ekspert gubienia wagi, powiedzmy. Okej, dobra. A powiedz mi, bo tak opowiadasz i jakby historia jest co prawda trochę niesamowita, bo tu zaczęłaś w Polsce, potem pojechałaś gdzieś indziej, tu ci się udało coś i to jest trochę takie pasmo sukcesu z tego, co ty mówisz, ale czy były w trakcie tych sukcesów albo twojej pracy zawodowej jakieś porażki, bo wiesz, sukcesami zawsze warto się dzielić, ale porażki pokazują, jak ktoś jest twardy, czy się podnosi, czy wyciąga wnioski, czy jakby szuka innych dróg, ale cały czas jakby w tym samym obrębie, czyli na przykład w tym wypadku w dziale fitness, w którym ty się specjalizujesz, od wielu lat jesteś. Czy jakieś porażki, które gdzieś tam mogłabyś nam na szybko przytoczyć, się zdarzyły? Powiem ci tak, w karierze jakby nie mogę powiedzieć, że były porażki, dlatego że starałam się, jeżeli tą drogą, to zrobię coś innego, a dojdę do tego, co tam chcę, jakimiś okrężnymi drogami. Więc może to było przystopowanie, a nie porażka. Natomiast całkiem odmieniło mi się życie 3 lata temu,
kiedy po prostu nagle miałam wypadek i połamałam kręgosłup. I wtedy tak, zarządzanie firmą, w ogóle odszedł menadżer, gdzie mówię tak, leżę na łóżku, patrzę się w sufit, nie mam menadżera, który zarządza placówką szkoleniową. Byłam już prezesem Repsa 6 lat i nagle mówię w ogóle, jak ja mam dalej działać z Repsem, jak mam w ogóle robić. No więc mówię, wszystko sobie przemyślałam, mówię, dobra, menadżera zatrudniłam w ciągu 3 minut przez telefon, nigdy go nie widząc, po rozmowie 3-minutowej na dragach, powiedzmy przeciwbólowych. Natomiast Repsa, no pomogli mi osoby, które były właśnie placówkami, powiedzieli, połowa zadzwoniła, dobra, tu pomożemy, tam pomożemy, my się zajmiemy, wszystko jest w porządku. No i Monika, która pomaga mi bardzo mocno w Repsie, także Reps też wszystko i nagle jeszcze pandemia. To się stało w grudniu, a w marcu pandemia, więc mówię do nowego menadżera, mówię tak, słuchaj, Michael, dałeś radę przez 3 miesiące, to teraz damy radę dalej. No i tak jak ja przeszłam jak najszybciej na online, to samo powiedziałam placówkom. Mówię, słuchajcie, trudno, nie ma edukacji online? Jest edukacja online, wszystkie standardy, jedziemy, zobaczymy co będzie. I wtedy też egzaminy się pojawiły online, tak. I gdzieś tam to, wydaje mi się, przyspieszyło nawet cały proces, tak. Późniejszy, czyli jakby... To, co się zadziało w pandemii, aktualnie teraz nam pomaga niż przeszkadza, nie? Bo otwiera zupełnie nowe możliwości, ludzie naprawdę mogą z tego korzystać, także to jest jakby super. Okej, czyli ty jesteś z tych osób, które nie patrzą na porażki, tylko patrzą na przeszkody, po prostu je przechodzą i zapominają. Rozwiązać i zapomnieć i w ogóle po prostu nawet jak się coś źle zrobiło, albo można było inaczej, nie ma co rozpamiętywać. Zrobiło się? Koniec, następny etap. Co uważasz za swój największy sukces? Bo czasami zdarza się tak, że człowiek takie sobie stawia cele i ty na pewno tak, słysząc po tym, co mówisz, pewnie robiłaś, ale co uważasz za swój największy sukces, że jakbyś się cofnęła, nie wiem, 20 lat i byś powiedziała, nie, to nie jest możliwe, że ja na przykład będę robić to, tamto, bądź osiągnę to, czy coś innego. Czy masz coś, co ci teraz przychodzi do głowy? Wiesz co, praktycznie w tym miejscu, w którym jestem, w ogóle nawet nie wiedziałam, że będę. Dla mnie po prostu pierwsze w ogóle zostawienie Polski i wyjazd 20 lat temu z Polski, to było takie, okej, co ja będę teraz robić? Nie wiem, co będę robić. I po prostu to była pusta kartka, którą po prostu życie zapisało. I powiem ci, że nigdy się nie spodziewałam, że otworzę Repsa, że będę współpracować, że będę no, dość znana na rynku polskim, że będę kształtować ten rynek polski troszeczkę. No i nie, to w ogóle nie mogę powiedzieć, że to miałam w planie i tak osiągnęłam. Absolutnie. To była biała kartka, która się sama zapisywała, a ja coraz więcej chciałam i coraz więcej dożyłam. Czyli trochę to jako sukces możemy tak, twój taki... Tak, to jest jako sukces, a druga rzecz, że... Będąc już w takim naprawdę piku pracy, bo ja jestem trochę pracoholikiem, obudziłam się, kiedy mój syn do mojej córki powiedział tak, Izabela, teraz nie mogę z tobą się bawić, bo pracuję. I ja tak, obudź się, nie tylko praca. I wtedy się obudziłam, że jest ważne rodzina, że jest ważny wypoczynek, że jest ważny relaks, że też trzeba patrzeć nie tylko fitness, nie tylko treningi, nie tylko kasa, ale trzeba zacząć myśleć o tych 12, ja teraz mówię 12 takich różnych rzeczach, które trzeba sobie ułożyć. Okej. No to jest coś, co myślę, że wielu osobom może otworzyć oczy, bo w tej branży akurat jest dużo pracoholików. Wydaje mi się, że więcej niż w innych branżach, ponieważ to jakby klienci powodują, że my chcemy więcej im pomagać, dawać od siebie. Tak. Teraz jak jesteśmy w tych cudownych okolicznościach konferencji, to też widzimy na wykładach, że jest czas godzinny, a on się przedłuża 1,5 godziny, czasami może nawet i dłużej, to jakby już jest trochę poza naszymi możliwościami, ale tak po prostu jest, nie? I teraz ostatnie pytanie, bądź może nie pytanie, tylko taka prośba, bo każdy z naszych gości dodaje jakąś cegiełkę dla osób, które nas oglądają. Tą cegiełką jest na przykład jakaś myśl, która może im towarzyszyć w swojej pracy,
bądź rada, jaką dałabyś teraz trenerom personalnym, bądź osobom, które się zastanawiają nad tym, którą drogą mają pójść i teraz wybierają swoją ścieżkę życiową, bo to nierzadko są osoby 20 lat, 21, czyli bardzo młode, które albo są w trakcie studiów, albo dopiero kończą swoje studia i mają białą kartkę, tak jak ty miałaś podczas wyprowadzki do Irlandii. Czy masz coś dla nich takiego, co może teraz im pomóc w wyborze? Bo wiemy, że branża fitness jest trudną branżą i nie jest odporna na zewnętrzne ataki, na przykład COVID-u, tak jak było to ponad 1,5 roku temu, ale jest wdzięczną branżą, bo mamy świadomość tego, że spotkamy się z ludźmi. Jesteśmy naładowani pozytywnie energią, bo my cały czas siedzimy, rozmawiamy, spotykamy się, nie wiem, śmiejemy się, przytulamy się, cokolwiek związanego z aktywnością u nas się dzieje. Czy masz coś teraz, to jest twój czas, który tutaj do kamery możesz powiedzieć naszym przyszłym trenerom bądź trenerom, czy coś masz do nich do przekazania? Tak, mam. Działajcie. Działajcie i działajcie. Jeżeli będziecie działać, to zawsze coś się wydarzy. I jeżeli uważacie, że wasze działanie nie było takie, skorygujcie i działajcie dalej. Nie czekajcie, nie myślcie, nie przetrawiajcie za długo, po prostu działajcie. I tym pozytywnym myślę akcentem, bo to jest takie niby proste, a jednak takie skomplikowane. Kończymy nasz dzisiejszy wywiad, także zapraszamy was na kolejne nasze odcinki. Wkrótce pojawią się nowi goście, nowe tematy, także widzimy się. Cześć.